Cześć! Jest wcześnie rano, ja dopijam kawę w takim oto maleńkim kubeczku. Jak widzicie, jestem w trakcie wykonywania makijażu i celowo do Was przychodzę dzisiaj w takim nieładzie artystycznym i w makijażu praktycznie nieskończonym w połowie, żeby pokazać Wam nowe pudry do konturowania, które pojawiły się w Glam Shopie, z czego się bardzo cieszę. Oczywiście też na koniec tego filmu będzie rozdanie. Pudry są 3 w tej chwili. Już odpowiadam od razu na pytanie, czy będą inne kolory? Tak, prawdopodobnie bliżej lata zrobię coś ciemniejszego. Tak, z kolekcją czwartą wejdą 4 nowe pudry, w tym 3 rozświetlacze, powiedziałabym, i 1 bronzer bardzo połyskujący. Zresztą pokażę Wam go, bo jest piękny. Taki o, który jest cudowny i będzie pięknie podkreślać opaleniznę. I postaram się Wam pokazać, że nie trzeba się takiego brązera bardzo połyskującego bać, że on pięknie potrafi na policzkach wyglądać, ale to będzie pod koniec. To będzie gdzieś w marcu, na początku marca podejrzewam. Natomiast w tej chwili wprowadziłam 3 podstawowe pudry do konturowania, tak bym to nazwała. One w tej chwili siedzą sobie w takiej palecie. To jest nowy Glambox i ten Glambox pojawi się pod koniec lutego. To jest taki specjalnie z myślą o pudrach, różach, rozświetlaczach. Tu tak widzicie, wchodzą 3 kółka, ale możecie sobie też napchać cieniami. Nie wiem nawet ile tu cieni wchodzi, nie sprawdzałam. Pudry mamy 3. Pierwszy, czyli rozjaśniacz, gramatura tutaj jest 9 gramów, 58 mm ma średnica. I ten puder, jak widzicie, jest dość jasny, jest w kolorystyce beżowo, lekko żółtej, ale bardzo delikatnie. Ja go używam do nakładania na korektor pod oczami, żeby go przypudrować i tutaj utrwalić. Nakładam go też tutaj na boki żuchwy, na środek czoła, zresztą wszystko teraz prawdopodobnie na przebitkach widzicie. To nie jest jakiś hiperjasny puder, żeby miał być biały, coś takiego też chcę zrobić, ale jest naprawdę bardzo jasny, jest przyjemnie napigmentowany. Wykończenie wszystkich tych pudrów to jest mat, ale to jest taki mat, jak my mamy w różach, czyli taki, jak to nazwać, satynowy mat, miękki mat. Nie są te pudry absolutnie perłowe, pudrowe i jak widzicie tutaj one mają naprawdę dość zacne krycie, to nie są jakieś bardzo jasne, bardzo nienapigmentowane produkty. Tutaj mam resztkę celowo zostawione podkładu, który dziś nakładam, który jest tragiczny, kosztuje prawie 300 zł, więc kciuk dla mnie. Wracając do tego rozjaśniacza. Ja celowo go nazwałam rozjaśniaczem, dlatego że w Polsce na wszystko mówi się rozświetlacz. To jest rozjaśniacz, czyli produkt do konturowania na sucho za pomocą światłocienia, czyli do rozjaśniania. Wszystkie fragmenty twarzy, które nim pokryjemy, staną się bardziej widoczne, takie ożywione. Nie wiem, czy będzie pasował alabastrowym cerom. Jak widzicie, on jest bardzo jasny. Jest... Czekajcie, do czego by to porównać? Zobaczcie, to jest na przykład 15 z Sephory puder, tak? To ten jest sporo jaśniejszy i w innej tonacji w ogóle. Już z góry, jeśli ktoś by mnie zapytał, czy to będzie dobre do nałożenia na całą twarz, ja jeszcze nie próbowałam, tak teraz o tym myślę, jak do Was mówię. Być może i powinien dość dobrze wyglądać, bo jak mówię, on ma takie dość miękkie, fajne wykończenie. Natomiast ja nie próbowałam, jak jeszcze raz mówię, to jest rozjaśniacz. Dwa pozostałe kolory, które są tutaj, to są kolory do konturowania, natomiast ja je nazwałam kontur, bo ten jest bardziej taki szary, jak widać, i ten nazwałam ocieplacz, ale tak naprawdę ten jest świetnym produktem do konturowania dla osób o troszeczkę cieplejszym typie urody, o troszkę bardziej takim żółtym pigmencie w skórze. Dlatego jeden i drugi świetnie nadaje się do konturowania, do podkreślania kości policzkowych, natomiast dla jakiejś takiej, wiecie, no standardowej użytkowniczki ten będzie świetny do podkreślania, właśnie do nanoszenia pod kości policzkowych, tak jak widzicie na przebitkach, natomiast ten ewentualnie do ocieplenia reszty twarzy. One ze sobą się bardzo dobrze zgrywają, dlatego że oba są tak samo napigmentowane, oba mają takie samo wykończenie i po prostu ze sobą bardzo ładnie wyglądają. Tutaj to szare to jest kontur, a tutaj jest ocieplacz. Widzicie, ten ocieplacz też nie jest jakiś absolutnie żółto-pomarańczowy, na pewno nie. On też jest taki neutralny, powiedziałabym. Nie chłodny, ale jest bardzo neutralny. Jest bardzo neutralny. Oczywiście wszystkie te produkty nadają się do używania na powiekach jako cienie do powiek, jako cienie do konturowania, cienie transferowe, więc mają wiele możliwości wykorzystania. Ja bym powiedziała, że to są produkty do cery bladych, bardzo bladych, takich jasnych i średnio jasnych. Ja w tej chwili, słuchajcie, mam na buzi, pokażę Wam ten nieszczęsny podkład, taki podkład z firmy Guerlain, który mimo tego, że to jest beige numer 02, jest naprawdę ciemny, jest taki gdzieś na poziomie MAC-a NC20-25 i ja go mam gdzieś na buzi i widzicie, że te pudry jest widać, także one nie są aż tak jasne, bo daje się nimi budować wykończenie i krycie. Oczywiście pojawiły się na Instagramie zaraz pytania, jak ta trójka się ma do trójki z Kobo. To tu jest Kobo, które bardzo lubię i to są totalnie inne pudry. Te pudry są o wiele delikatniej napigmentowane w moim odczuciu. Ten jasny w Kobo jest bardziej taki białawy, żółtawo-białawy. Ten środkowy, no on do niczego tutaj nie pasuje, jest bardzo jasny. Natomiast ten ciemny jest za ciemny, ja nic takiego ciemnego nie mam. Także tak, to są 3 nowości. Pojawiło się też takie fajne menu rozwijane w Glam Shopie. Oczywiście była też dostawa, wszystkie cienie, wszystkie róże, wszystkie rozświetlacze są dostępne. Tak jak mówiłam, limitowana kolekcja, paleta druga będzie na końcu lutego. Wtedy też powinna się pojawić właśnie kolekcja 4 cieni wraz z rozświetlaczami nowymi. A Wy, jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda paleta limitowana numer 2, to obserwujcie szczególnie mój Instagram i szczególnie moje Instastory, bo tam ją już pokazywałam i na pewno pokażę niedługo znowu. Tam też pokazuję jakieś zdjęcia, jeżeli chodzi o limitowaną, o kolekcję, o 4. kolekcję. Tak, rozdanie tak jak zawsze, blokuję komentarze. Aha, nie powiedziałam, te są po 25 zł. Ale są tak duże, że są prawie nie do zużycia i tak są wydajne. Blokuję komentarze pod tym filmem, widzę je tylko ja, Wy widzicie swój komentarz. Wy widzicie swój komentarz, nie, że nie widzicie nic, widzicie swój komentarz. Ja widzę wszystko, wybiorę 3 osoby, które dostaną ode mnie zestaw pudrów do konturowania. Przepraszam, ale ja dużo ostatnio pracuję i mi się w mózgu plączą myśli. Zestaw pudrów i na pewno jakieś jeszcze gadżety do tego. Jeżeli chodzi o pędzle, które w tej chwili są w Glam Shopie dostępne, fajne do konturowania, to na przykład SS3, to na przykład T21, to na przykład powinna wrócić trochę T15, T18 jak najbardziej. Z tych, które są jeszcze w tej chwili dostępne na wyprzedaży. Wy zostawiacie komentarz, zostawcie mi komentarz do wolnej treści, ja wybiorę 3 osoby, wszystkie szczegóły, czyli od kiedy do kiedy trwa rozdanie, gdzie będą wyniki i tak dalej, znajdziecie tu na dole w opisie pod filmem. I to wszystko na dziś, do następnego razu, buziaki.